Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Kilkukrotnie w odcinkach wspominałem wam o tym, że jestem w trakcie nadawania całego MCU, no bo ja swoją przygodę z Marvelem zacząłem od Spidermana Nowy Home, czyli od powiedzmy połowy czwartej fazy, więc bardzo dużo różnych wydarzeń mi ominęło. Więc jeszcze w zeszłym roku uznałem, że zacznę oglądanie od początku i nie jest źle, bo na ten moment dotarłem już do czwartej fazy i przyszedłem teraz Czarna Wdowa, a więc zostało już niewiele, chyba około 15 produkcji. Jednym z dotychczas obejrzanych przeze mnie filmów był Avengers Endgame i jeśli o niego chodzi, to oprócz tego, że uważam, że jest to najlepszy film Marvela i chyba prędko mi się to za nie nie zmieni, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy w komiksach wyglądało tak samo. No bo wiecie, MCU jest oparte w dużej mierze na wydarzeniach przedstawionych w komiksach, więc jest bardzo duża szansa, że wątek podróży w czasie, który został użyty w czwartej części przygód Avengersów, również się tam pojawił. I w trakcie moich poszukiwań trafiłem na komiks pod nazwą Avengers Endgame, ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że akcja, która się w nim rozgrywa, nie pokrywa się z tym, co zobaczyliśmy w filmie. Wobec tego, co się wydarzyło w komiksach i co wspólnego ma z tym Kang, który w tej historii występuje, o tym chciałem wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku, także chyba nie ma co więcej przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Zanim jednak zacznę opowiadać, co się działo w komiksie, to muszę wam wytłumaczyć pewną kwestię, która w wypadku i wersji komiksowej, ale też i wersji filmowej jest dość istotna. Mianowicie chodzi o podtytuł Endgame. Jest on napisany łącznie i nie jest to ani przypadek, ani błąd, ponieważ taka fraza w języku angielskim rzeczywiście istnieje i jest ona związana, uwaga, z szachami. Gra końcowa, bo tak ją można przetłumaczyć na język polski, to moment gry, w którym na szachownicy zostało już mało bierek. I z tego powodu, że siły graczy są niewielkie, to kluczową rolę w zwyciężeniu partii odgrywa strategia. I tak właśnie było w filmie. Avengersi w o wiele mniejszym gronie po wydarzeniach z Infinity War musieli pokonać potężnego wroga, jakim był Thanos, a żeby go pokonać, potrzebny był sprytny plan. Natomiast jeżeli chodzi o komiksy, tutaj odniesienie jest większe, ponieważ komiksowy Endgame to w pewnym sensie wielka partia szachowa, rozgrywana pomiędzy właśnie Kangiem oraz arcymistrzem. Co do tego drugiego, to w komiksach jest on bardziej rozbudowaną postacią niż w filmach i bardzo dobrze. W MCU widzieliśmy go w jednym filmie, czyli Thor Ragnarok, i był po prostu władcą planety Sakar, na której organizował walki gladiatorów, w tym wielki, legendarny pojedynek Thora z Hulkiem. Natomiast jego komiksowa wersja jest o wiele bardziej rozbudowana, bo jest tak zwanym starszym wszechświata, czyli potężną, nieśmiertelną istotą o wielkiej mocy. I ten właśnie arcymistrz rzucił Kangowi pewne wyzwanie. A stawka była dość wysoka, ponieważ było to uratowanie niejakiej księżniczki Jawony. Była to podróżniczka w czasie pochodząca z XIV wieku i ukochana Kanga. Przebywała ona obecnie w śpiączce i zdobywcy bardzo zależało na tym, żeby ją uratować i miał właśnie w tym pojedynku otrzymać moc, dzięki której będzie mógł tego dokonać. Jednakże jeśli to starcie przegra, to ziemia zostanie zniszczona. I w celu rozegrania tej nietypowej partii szachowej Kang przyniósł Avengersów w przyszłość, a więc znalazło się też miejsce dla wątku podróży w czasie, żeby stanęli do walki z czempionami arcymistrza. Konkretnie w skład drużyny Kanga wchodzi Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Goliath, czyli Hawkeye, który użył serum Hanka Palma i został powiększony, Yellow Jacket, Osa, Vision oraz Czarna Pantera. W pierwszym starciu pierwsza czwórka wróciła z powrotem do teraźniejszości i stanęła naprzeciw grupie nazywanej Squadron Sinister, którzy byli parodią postaci z DC, a dokładnie Dr. Spectrum, czyli Zielona Latarnia, Hyperion, czyli Superman, Nighthawk, czyli Batman i Wizard, czyli Flash. Zasady gry były banalnie proste. Pokonać wrogą drużynę. Natomiast jeżeli chodzi o obszar walki, to rozgrywały się one w różnych miejscach naszej planety. I wyglądało to bardzo ciekawie, bo na przykład Kapitan Ameryka pokonał Nighthawka w pojedynku na Statuę Wolności, czyli w sumie nawet powiedzmy swoim trochę symbolu. Iron Man swoje zwycięskie starcie z Doktorem Spectrumem odbył na Taj Mahal, a Thor udał się do Egiptu, ale nie żeby obejrzeć Sfinksa. Co Thora to w ogóle dość ciekawą rzeczą jest to, że on pokonując Hyperiona, uwięził go w jakiejś dziwnej bańce. Jest to rzecz, której kompletnie się nie spodziewałem, ale ciekawie to wyglądało. Jako ostatni do walki stanął Goliath, a jego polem bitwy był Londyn, a konkretnie okolice Big Bena. I to miejsce jest akurat bardzo istotne. Mianowicie Goliathowi nie szło z Wizardem tak łatwo, ale na szczęście przybyła odsiecz w postaci bohatera o imieniu Black Knight. Jest to rycerz z Wielkiej Brytanii dzierżący magiczny miecz zwany Hebanowym Ostrzem, który potrafi przeciąć dowolną materię. Przybysz bez żadnego problemu pokonał Wizarda, co nie spodobało się arcymistrzowi. Był wściekły, że ktoś wkroczył na pole bitwy i pokonał ostatniego członka jego drużyny. Zamiast za to zabrał całą semkę zawodników z powrotem do przyszłości i zarządził drugie starcie z nowymi postaciami na nowej planszy. Tym razem po stronie Avengersów do walki stanęli Vision, Czarna Pantera i Yellow Jacket, a ich polem walki również była Ziemia, ale nie w teraźniejszości, tylko trafili do czasów II wojny światowej. Na początku pokonali kilku niemieckich żołnierzy, by chwilę później zjawili się ich prawdziwi przeciwnicy, a konkretnie Kapitan Ameryka z tych czasów, Namur, który co ciekawe w komiksach był jego sprzymierzeńcem, oraz jako trzeci Human Torch, również pochodzący z tego okresu. W międzyczasie Black Knight próbował dostać się do przyszłości, żeby pomóc swoim przyjaciołom, co finalnie mu się udało dzięki temu, że Goliath zabrał ze sobą jego ostrze. Gdy dotarł na miejsce, okazało się, że czwórka bohaterów walcząca w pierwszej rundzie została uśpiona i żeby pokonać Kanga i arcymistrza, musi ich obudzić. Pokonał strażników i chwilę później od nas Osę, tabletę, która daje przewagę basie zdobywcy i zabrał się do działania. Natomiast na ziemi Dio zgrywał się Tuni. Niestety trójce Avengersów szło dość ciężko z ich przeciwnikami, ale finalnie zaczęli swoje starcie dzięki pułapce, jaką na nich zostawili. Po pojedynkach 1 na 1 Czarna Pantera i Yellow Jacket zwabili całą trójkę zawodników arcymistrza w jedno miejsce, a tam Vision wykorzystał swoją umiejętność dematerializacji w taki sposób, że stał się częściowo niematerialny, jakkolwiek to nie brzmi, i zadał wrogom potężne obrażenia, ale od wewnątrz. Tych niestety nie byli w stanie wytrzymać. I tym sposobem Avengersi zwyciężyli. Po skończeniu turnieju dołączyli oni do pozostałych przyjaciół, których Black Knight uwolnił z uśpienia i zażądaje od Kanga, żeby odesłał ich do domu. Jednakże zdobywca nie zamierzał tego zrobić. Mianowicie okazało się, że moc, którą chciał go obdarzyć arcymistrz, to moc życia i śmierci, ale mógł ją wykorzystać tylko do jednej z tych dwóch opcji. Mógł albo za pomocą mocy życia uleczyć Jawonę, albo za pomocą mocy śmierci zniszczyć Avengersów. Kang początkowo był na 100% pewien, że chce uratować swoją kochaną, jednak gdy bohaterowie stanęli przed nim wszyscy, zaczął próbę przekonywania swojego rywala, że pozwoli mu na spełnienie obu swoich życzeń. Lecz na jego nieszczęście arcymistrz był nieugięty i mu odmówił. Więc Kang podjął decyzję, że ważniejszym dla niego jest zniszczenie swoich wrogów, a swoją kochaną uratuje w jakiś inny sposób. Wybrał moc śmieci i bez większych problemów wszyscy Avengersi polegli, ale wszyscy poza Black Knightem, który Avengersem nie był i dzięki temu śmieć go nie dosięgnęła i mógł bez żadnego problemu pokonać Kanga. Gdy to się stało, arcymistrz przywrócił bohaterów do życia i puścił ich wolno. W zamian za ocalenie przyjaciół, Black Knight dostał ofertę dołączenia do Avengersów, z której z chęcią skorzystał, ale dodał, że jego dom jest w Wielka Brytania i tam chciałby pozostać. Jednakże jeśli będą potrzebowali pomocy, to mogą na niego liczyć. I tak właśnie wyglądał Avengers Endgame w komiksach, ale co ciekawe, to koncept turnieju trafił też do telewizji za sprawą kreskówki Mega Spider-Man, konkretnie w 4-odcinkowym finale 3. sezonu pod nazwą Wielki Tun. Tu ponownie po jednej ze stronie stanął arcymistrz, który w posiadaniu miał tym razem wszystkich złoczyńców jako swoich czempionów, a jego przeciwnikiem był Kolekcjoner, ten ze Strażników Galaktyki, który był, co ciekawe, jego bratem i w swojej kolekcji miał bohaterów, w tym oczywiście Spidermana, a stawką było tym razem to, kto weźmie w posiadanie ziemię. Finalnie Spiderman i Kolekcjoner zwyciężyli z arcymistrzem, mimo że walka nie była łatwa, ale zwycięzca nie zabrał ziemi, tylko postanowił wszystkich uwolnić. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o komiksowej wersji Endgame, czy wam się ten koncept podoba i czy chcielibyście jeszcze gdzieś takie coś zobaczyć. I tak, jest to pierwszy odcinek takiego typu, a jeżeli macie jakieś propozycje na inne, na przykład chcielibyście posłuchać, jak wyglądał Infinity War w komiksach, albo jakiś inny film w komiksach, albo w ogóle coś kompletnie innego, jakikolwiek pomysł na tego typu odcinek, to też napiszcie w komentarzach. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!